Ten energy drink będzie poświęcony resortowej energetyce jądrowej w Polsce. Czy Jacek Sasin przyniesie Polsce atom? Zobaczymy. Zapraszam. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin wziął ze sobą dziennikarzy na pokład samolotu rządowego, którym udał się do Korei Południowej. Dlaczego się tam udał? Ano dlatego, że firmy ZEPAK, Zygmunta Solorza-Żaka, Polska Grupa Energetyczna pod kontrolą resortu aktywów państwowych Jacka Sasina oraz koreańskie KHNP chcą budować drugą elektrownię jądrową w Polsce. Ale zacznijmy od początku. Energy Drink to krótkie nagrania poświęcone energetyce i tłumaczeniu trudnych zjawisk w prosty sposób po to, żeby w kilka minut przybliżyć Państwu to, co najważniejsze w tej branży. I tak będzie także w tym tygodniu. W tym tygodniu będę przyglądał się listowi intencyjnemu ZEPAK, PGE, KHNP w sprawie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce w Pątnowie. Mam okazję Państwu o tym opowiedzieć, ponieważ byłem w tej grupie dziennikarzy, którzy razem z Jackiem Sasinem udali się do Korei Południowej. Czy Jacek Sasin prowadzi własną politykę jądrową alternatywną wobec tej prowadzonej przez resort klimatu i środowiska pod wodzą obecnie Anny Moskwy? Przecież resort klimatu przyjął program polityki energetycznej Polski, program polskiej energetyki jądrowej. Te dwa dokumenty opisują, ile energetyki jądrowej chcemy. W drugim dokumencie, programie polskiej energetyki jądrowej, jest informacja o tym, że jeden partner technologiczny powinien dać Polsce od 6 do 9 gigawatów energetyki jądrowej na przełomie lat 30. i 40. W 43 roku ostatni reaktor, pierwszy w 33 roku, to wszystko z jednym partnerem. I przecież Polska przyjęła uchwałę w sprawie wyboru partnera technologicznego pierwszej elektrowni, która ma powstać na Pomorzu. Tym partnerem ma być Westinghouse z USA. Więc o co chodzi Jackowi Sasinowi? Jackowi Sasinowi chodzi o to, żeby elektrownia jądrowa być może powstała w formule prywatnej, niezależnej od programu rządowego. Nie wiadomo, czy to się uda, natomiast Ministerstwo Aktywów Państwowych patronuje inicjatywie, do której została włączona Polska Grupa Energetyczna przez ZEPAK Zygmunta Solorza-Żaka. Tenże rozmawiał w Korei Południowej o atomie z KHNP, czyli firmą, która nie dostała kontraktu rządowego, bo wygrał amerykański Westinghouse, i Koreańczycy powiedzieli, że mogliby taki atom zbudować, jeżeli ZEPAK by chciał. Do tego przedsięwzięcia została włączona Polska Grupa Energetyczna. Jej przedstawiciele także byli w Korei, widziałem ich, rozmawiałem z nimi. Oni liczą na to, że skoro już ten atom z ZEPAK-u może powstać, bo Koreańczycy chcą budować, to PGE także dostanie kawałek tortu i w formule mniejszościowej bez udziału znaczącego Skarbu Państwa mogłaby się włączyć w to przedsięwzięcie w Pątnowie. Pątnów to miejsce, gdzie jest zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin, czyli właśnie ZEPAK, teraz jest tam węgiel, kiedyś mógłby być atom, ale list intencyjny w tej sprawie zakłada, że do końca roku zostanie sprawdzone, czy w ogóle to wypali. Koreańczycy mają być w Polsce już 9 listopada, by rozmawiać dalej na ten temat. KHNP odwiedzi Polskę według naszych informacji właśnie wtedy, więc kują atomowe żelazo póki gorące i mówią też sprawdzam, bo nie wiadomo, czy z tej inicjatywy coś wypali. Jeżeli wypali, to Polska będzie miała drugą elektrownię jądrową w innej technologii. To pewne wyzwanie organizacyjne, szczególnie jeśli chodzi o budowę tak wielkiego projektu naraz, o jego finansowanie, bo to są setki, a nie dziesiątki miliardów złotych. No ale zobaczymy. Póki co Ministerstwo Aktywów Państwowych pokazuje, że jest otwarte na taką inicjatywę. Na pewno poparcie Zygmunta Solorza-Żaka przyda się w wyborach parlamentarnych i samorządowych, a może Polska z tej całej gry będzie miała chociaż drugą elektrownię jądrową. Musi zacząć od pierwszej. Pierwszy reaktor z Westinghouse'em ma stanąć w 33 roku, więc należy zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Jakie jest Państwa zdanie o resortowej energetyce jądrowej Jacka Sasina, Anny Moskwy? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a na następny Energy Drink już za tydzień.